Coraz częściej słyszymy nawoływania, że powinno się szczepić kobiety w ciąży. A proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie ten troll szczepionkowy, czyli sekty szczepionkowej, wie, jaka jest masa płodu tego konkretnego w tym konkretnym brzuchu w określonym okresie czasu, czyli w 4., 5. czy 7. tygodniu czy miesiącu. To są rzeczy niemożliwe do stwierdzenia. Mamy bezpośredni przykład z Brazylii, gdzie wprowadzono szczepionkę, która według producenta nie powinna być stosowana u dzieci poniżej 4. roku życia, czyli u dzieci mających co najmniej te 10-15 kg. Wprowadzono ją dla kobiet w ciąży. Wartość, czy dawka aluminium w tej szczepionce była dwukrotnie większa niż w normalnych szczepionkach. I stąd mieliśmy małogłowie. Co zrobił przemysł? Wymyślił wirusa Zika. Wirus Zika jest własnością Pentagonu. Żadna osoba w żadnym kraju nie może prowadzić badań nad tym wirusem bez zgody Pentagonu. Nawet jak prowadzi badania, to nie może ich opublikować, bo jak opublikuje, to natychmiast narazi się na odszkodowania. Przypomnę tutaj prostą sprawę. Do roku 1989 mieliśmy w Polsce 2000 tytułów czasopism naukowych w nakładzie 10 milionów. Po 90 roku wszystkie zostały przejęte przez koncerny zachodnie. Czyli innymi słowy, polski specjalista nie może poinformować swoich kolegów zawodowych o powikłaniach, jakie występują przy tej czy tamtej metodzie leczenia. Ma to istotne znaczenie. Nie można szerzyć informacji, że dana procedura jest fałszywa czy szkodliwa. Dlaczego przejęto polskie czasopisma i dlaczego zrobiono system punktowy? No bardzo prosta odpowiedź. Dawniej wywiad gospodarczy zachodni musiał zatrudnić całą masę tłumaczy, którzy te 2000 czasopism śledzili i wiedzieli, co jest co. Wiem to z własnego doświadczenia, bo w 1981 roku opublikowałem w niemieckim czasopiśmie pracę na temat gojenia się ran pod wpływem ładunku elektrostatycznego. Już 3 tygodnie później otrzymałem prośbę o odbitki i dalsze informacje ze Szpitala Marynarki Wojennej nr 7 z Kalifornii. Kto śledził tak szybko czasopisma za żelazną kurtyną, że już 3 tygodnie później wiedzieli, co jest co i przesyłali prośbę. Skasowanie tych polskich czasopism i wprowadzenie systemu punktacji powoduje, że można spokojnie żądać, tworzyć takie warunki, że autor sam będzie pisał do tego dobrego czasopisma, które ma dużo punktów, bo w ten sposób będzie lepiej notowany. Generalnie nie ma to nic wspólnego z żadną punktacją. Tylko ludzie, którzy się zajmują tym białym wywiadem, dostają tematy, które według nich można wprowadzić do produkcji lub nie. Mamy konkretne przykłady w Polsce. W latach 90. byłem współredaktorem czasopisma Medycyna Środowiskowa, które po raz pierwszy w Polsce opisywało wpływ czynników zewnętrznych na człowieka. I zgłosiłem taki artykuł na temat szkodliwości pól elektromagnetycznych, którymi się zajmowałem praktycznie od 1976 roku. Jakieś moje zdziwienie było, że praca się nie mogła ukazać przez chyba 3 czy 4 miesiące, a potem się ukazała w innej wersji, troszeczkę pod zmienionym nazwiskiem. W podobny sposób nasza praca o badaniu 2000 dzieci w regionie pomorskim na skutek uszkodzenia fluorem jest przez 4 lata przetrzymywana przez pana z Akademii Szczecińskiej i nie może uzyskać zgody ani na publikację, ani na odrzucenie z takich czy innych powodów, czy uzupełnienie. Generalnie chodzi o to, że podawanie w tej chwili fluoru w pastach jest działaniem typowo szkodliwym dla ludności. No to praca, która to udowadnia, mogłaby wstrzymać, że tak powiem, sprzedaż past do zębów, czy tych lakierów.
No a to już jest biznes monopolu koncernu zrzeszonych w City of London Corporation i takie coś się nie ma prawa ukazać. Największą tragedią jest podawanie w pierwszej dobie po urodzeniu szczepionki przeciwko gruźlicy i szczepionki przeciwko rzekomej wirusowemu zapaleniu wątroby. Mamy dowody statystyczne z Anglii i Stanów Zjednoczonych, że szczepionka nie ma żadnego znaczenia. W Stanach Zjednoczonych szczepienia przeciwko gruźlicy nigdy nie były wprowadzone na masową skalę czy przymusowo. A gruźlica została wymazana jako choroba co najmniej na 20 lat wcześniej niż w Anglii, gdzie szczepienia były przymusowe i dopiero po opublikowaniu wyników amerykańskich zaniechano tego precederu. Nas się tłumaczy, że no tak, u nas nie ma co prawda problemu z gruźlicą, ale jest na Ukrainie. No zaraz, zaraz. Jeżeli jest na Ukrainie, czy tam w innych krajach azjatyckich, to dlaczego, pomimo że od czasów biblijnych wiadomo, że najlepszym sposobem zabezpieczenia jest kwarantanna, w Polsce wpuszcza się masowo cudzoziemców bez badań, bez szczepień, bez niczego. Dlaczego szczepienia wykonują tylko i wyłącznie na ludności polskiej, a na tych 3 czy 4 milionach cudzoziemców, którzy do nas przyjechali z Azji, szczepień się nie wykonuje? Co robi główny inspektor sanitarny, zajmując się handlem szczepionkami w Polsce, zamiast pilnowania możliwości granicy i drogi zakażenia z tamtych stron? Pan Posobkiewicz, były czy obecny, bo podawano w prasie, że już nie jest głównym inspektorem sanitarnym, twierdzi, że najlepszym zabezpieczeniem jest szczepienie się. No zaraz. Jeżeli najlepszym zabezpieczeniem przed daną chorobą jest szczepienie, no to jak on się zaszczepił, to dlaczego wymaga, żeby inni, którzy się nie chcą szczepić, też się szczepili? Proszę zauważyć, to jest tłumaczenie zupełnie podobne, rozumowanie do tego, że skoro jest pijany kierowca na drodze i dojdzie do wypadku, to winie ponosi trzeźwy. No bo gdyby jechał tak jak pijany zygzakiem, to by nie doszło do wypadku. I taki typ rozumowania czy filozofii prezentuje urzędnik państwowy w randze ministra. No przecież to jest karygodne. Jeżeli szczepienie jest najlepszym zabezpieczeniem, to trzeba przedstawić na ten temat pracę. Żadnych plan pan Posłodkiewicz nie ma i nigdy nie wykonał, mimo że dysponuje funduszami, które pozwalają na takie prace, wykonanie takich prac. Państwowy Zakład Higieny, mający bardzo duże pieniądze na granty, także nie przedstawia żadnych prac, które by wykazały, że chorują dzieci szczepione czy nieszczepione. Wracając do tematu odry. Jeżeli wirusa nie udowodniono istnienie wirusa odry, to dlaczego na stronach internetowych Państwowego Zakładu Higieny czy Sanepidów nie ma żadnej tabeli, która by wskazywała, zachorowało tyle i tyle osób szczepionych, a tyle i tyle nieszczepionych? Nic takiego nie ma. Proszę zauważyć, że żyjemy już mniej więcej 20 lat w dobie informatyki i internetu. Stworzenie systemu informacji na zasadzie, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej od razu w dniu rozpoznania wpisuje informacje do katalogu znajdującego się w PZH, nie stanowi żadnego problemu. Dysponujemy systemami sieci neuronowych, które pozwalają bezbłędnie wykluczyć wszelkie możliwości zakażeń czy artefaktów znajdujących się w takim systemie. Gdyby stworzyć system, że każdy rodzic ma prawo doniesienia o powikłaniu, a każda pielęgniarka, która wykonuje to szczepienie, czy lekarz, który zakwalifikował obowiązek karalny zgłoszenia takiego powikłania, nie mielibyśmy dzisiaj żadnego problemu. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda tak, że większość przeciwników szczepień opiera się na pracach jak najbardziej naukowych, renomowanych instytucji państwowych, na przykład CDC czy FDA, a zwolennicy szczepień nie potrafią przedstawić żadnej pracy. Błądzą gdzieś, że to są najlepiej przebadane preparaty. No to zastanówmy się. Szczepionkę przeciwko wirusowi grypy, a jest tego ponad 200 gatunków,
ocenia się co roku. Gdzieś na początku stycznia, lutego jakaś grupa ekspertów CDC jedzie do Azji, coś tam znajduje, przyjeżdża do Ameryki, przeprowadza jakąś analizę i kwalifikuje, że w tym roku epidemię spowoduje wirus X. Zaczyna się rozmnażanie tego wirusa na jajku, na żółtku jaja kurzego. No i po 5-6 miesiącach pierwsze szczepionki znajdują się w obiegu. Pierwsze szczepionki są sprzedawane w krajach tak zwanych bogatych, czyli Kanada, Ameryka, Anglia. Mniej więcej po trzech dalszych miesiącach, 6 tygodniach, te szczepionki przychodzą dopiero do Europy. Czyli od czasu produkcji do czasu stworzenia szczepionki, która przychodzi do Europy, mija 6 do 9 miesięcy. To jest zupełnie inny wirus. Już w 1923 roku pisano w pracach naukowych, że nie można przeprowadzić szczepionki czy rozmnażania wirusa na żółtkach jaja kurzego, ponieważ wirus ten bardzo szybko mutuje. Czyli w momencie, kiedy po tych 9 miesiącach dojdzie do Europy, to jest to zupełnie inny wirus. No i oczywiście dlatego wartość szczepionki jest poniżej 2%, czyli wartość mycia rąk. To wiemy od 1974 roku, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono masowe szczepienia listonoszy w Anglii i okazało się, że więcej listonoszy zachorowało niż w normalnym sezonie i trzeba było przerwać akcję, bo nie miał kto roznosić listów. A mimo takich dowodów w Polsce nadal ukrywa się te fakty i dilerzy szczepień cały czas opowiadają bajki, jak to są przebadane te szczepionki, te preparaty. A jak można przebadać preparat w ciągu 3 czy 6 miesięcy pomiędzy produkcją a sprzedażą, kiedy normalne badania jakiegokolwiek leku to jest minimum 7-10 lat. Czyli żadna ze szczepionek nie jest przebadana. Nie ma takich prac i nie ma dowodów. Proszę sprawdzić na stronach internetowych Państwowego Zakładu Higieny czy Głównego Inspektora Sanitarnego, czy kiedykolwiek w Polsce wykonano badania dzieci po roku, po 5, po 10 czy 20 latach od chwili zaszczepienia, czyli jest tabela, jaka szczepionka i jaką zawartością toksyn i jaki jest rozwój tego dziecka. To za co oni biorą pieniądze? Wracając do tematu szczepień przeciwko grypie, które znowu się w Polsce propaganda i reklama nasiliły. Opieram się wciąż na danych w tabelach Państwowego Zakładu Higieny, czy Głównego Inspektora Sanitarnego, czy jakichś innych ministerialnych. Zachorowania na grypę i grypę podobne to jest 200 wirusów. Przeprowadzono badania w Ameryce, 640 chyba 8 tysięcy próbek. I tylko w mniej niż 10% znaleziono wirusa grypy. 90% to były zachorowania niezwiązane z wirusem grypy. To jaki był sens szczepienia? Wydania iluś tam milionów dolarów. Wirus pojawia się zawsze w tej samej porze. Na początku wiosny i na jesień. Jest to bezpośrednio związane z produkcją witaminy D przez nasz organizm. Wiadomo, że w zimie nie możemy się naświetlać tym boskim darem, jakim jest słońce, a na jesień znowuż też gwałtowny spadek następuje. I mamy bardzo ciekawą pracę, jak najbardziej oficjalną. Okazuje się, że trzeba zaszczepić około 100 osób, żeby ewentualnie jeden przypadek zachorowania zmniejszyć. Natomiast wystarczy 30 osobom podać witaminę D, żeby zmniejszyć jeden przypadek zachorowania na chorobę tak zwaną grypą grypopodobną. Czyli podawanie witaminy D jest co najmniej o 300% skuteczniejsze niż szczepienie. No i mamy problem. Mamy rzecznika praw dziecka, który już wystąpił do Sejmu z wnioskiem o odrzucenie tego społecznego apelu o wprowadzenie dowolności szczepień. Mamy całą masę pediatrów, konsultantów pediatry i żadna z tych osób przez 30 lat nie pomyślała, że trzeba dzieciom podawać w naszej szerokości geograficznej witaminę D.
Czy nie jest to dziwne? Mało tego. W miesiącu lipcu byłem na Śląsku na spotkaniu, gdzie były dzieci od 2-3 miesiąca do mniej więcej 12-13 lat. I u większości z tych dzieci były objawy krzywicy, albo przeczosy, albo żeberka wywinięte. Wszystkie dzieci miały książeczki zdrowia i wszędzie pediatrzy pisali, że rozwój jest prawidłowy. No przepraszam, jak to możliwe? Dlaczego konsultant z pediatrii zajmuje się, za przeproszeniem, pierdołami w rodzaju książeczki zdrowia, zamiast przeprowadzić szkolenia na temat rozpoznawania krzywicy? Pani profesor Jackiewicz sama przyznaje, że jest dwuetatowcem, bo dostaje granty z firm szczepionkarskich. Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że w Polsce dopiero od roku mniej więcej pojawiła się reklama witaminy D. 2000 jednostek. Nie należy tego kupować w żadnym wypadku. Po pierwsze, dawka jest dla mniej więcej odpowiednia 10-letnich dzieci. Po drugie, zawiera wap, co jest niedopuszczalne, bo już prace dawno temu udowodniły, że podawanie witaminy D z wapnem, szczególnie na przykład w osteoporozie, kończyć się może zawałem mięśnia sercowego. Wap jest bardzo dobrze przyswajany z mleka od krowy. Nie mówię o tym preparacie w kartonikach, który jest mlekopodobny. Większość ludzi, czy pras, dziennikarzy w prasie tej polskojęzycznej, narzeka na stan wojenny jako wyjątkowy, haniebny przykład w Polsce. Oczywiście był to haniebny przykład, ale była jedna mądra rzecz. Wyroby, które nie odpowiadały pojęciu, definicji pojęcia, nosiły nazwę wyroby mlekopodobne, masłopodobne czy inaczej. A dzisiaj te same zajzajery noszą fałszywą nazwę mleka, sera czy kiełbasy. I to jest problem, który nam wmuszono po 90 roku. Dane CDC informują, że pomimo 70 lat ponad szczepień na grypę, czyli prawie 3 pokolenia szczepionych, liczba zachorowań sezonowo jest wciąż taka sama. Teoretycznie szczepi się 100 milionów Amerykanów rocznie, a liczba zachorowań nie zmienia się. To jaki to ma sens? Prosta sprawa z historii medycyny. Epidemie w XVI czy XVII wieku ginęły tak samo szybko jak dzisiaj po szczepieniach. Czyli, że nie ma żadnego dowodu, że szczepienia w jakikolwiek sposób zmniejszają czas trwania epidemii. Wręcz przeciwnie. Podałem tu już raz, że właśnie po szczepieniu występują epidemie. Dlaczego w rodzinie, w której jedna osoba zachoruje, reszta osób nie choruje? Przecież jeżeli ten wirus jest taki groźny, to cała rodzina powinna zachorować, a tak nie jest. O tym, że kampania nasilająca przemysł, nasilana przez przemysł szczepionkarski wchodzi w następny etap, świadczą tematy, tytuły artykułów, które pojawiają się w czasopismach w Polsce. Na przykład holenderski patent na antyszczepionkowców. I czytamy, menadżer zdrowia z 7 sierpnia. Rodzicom, którzy odmawiają zaszczepienia swojego dziecka, powinno się zmniejszać zasiłek rodzinny. A pytanie, na jakiej podstawie? Przecież wszyscy płacimy podatki i dzielone one są nie po kryteriach rasistowskich, tylko po ilości dzieci. To jeżeli Holendrzy chcą prowadzić u siebie kryteria rasistowskie, to jest ich sprawa. Ale to nie ma nic wspólnego z prawem. Rzecznik holenderski praw dziecka twierdzi, że zdrowie jest ważniejszym zagrożeniem i rząd musi interweniować niż jakieś tam, w cudzysłowie, przepisy o wolności. No zaraz.
Nie mieliśmy przymusu szczepień i żadnych epidemii przez ostatnie 100 lat nie było, jeżeli były to lokalne poszczepienia. Jeżeli rzecznik praw dziecka twierdzi, że nieszczepieni są zagrożeniem, to jest pytanie, na jakiej podstawie zgadza się podawanie dawki trucizny, na przykład aluminium, przekraczających 1700% dopuszczalną dawkę i uważa, że to nie jest zagrożenie dla dziecka. No w tej samej kategorii można by podawać dziecku co najmniej ćwiartkę wódki, no bo to też by nie było zagrożeniem, bo przecież dorośli piją ćwiartkę, nic się nie dzieje. Sam pomysł, że robienia segregacji na szczepionych i nieszczepionych świadczy o schizofrenii, bo proszę zauważyć, te same instytucje, które nawołują ewentualnie do nieprzyjmowania do przedszkoli, do szkół czy na kolonie dzieci nieszczepionych, w swoich statystykach wcale nie wykazują, kto był szczepiony, kto nie był szczepiony i kto zachorował. Tylko traktują wszystkich en bloc jako całość. Czyli mamy taką sytuację. Generalnie, na przykład Państwowy Zakład Higieny na stronie internetowej Grypa podaje, zachorowało tam 200 czy 300 tysięcy w danym tygodniu, ale nie umie rozróżnić, czy zachorowali na grypę, grypopodobną, na wirusowe czy bakteryjne choroby. To powinien umieć robić każdy student po trzecim roku medycyny w dobrej akademii. A tutaj pracownicy rzekomo z długoletnim stażem i eksperci rządowi nie potrafią takiego prostego podziału dokonać. Czyli mamy tak, wrzucają wszystkich do jednego bloku, czyli mamy dużą liczbę, 200 tysięcy zachorowań i potem twierdzą, że to było spowodowane brakiem szczepień. A na jakiej podstawie? Przecież nawet nie umieją rozdzielić z tych 200 tysięcy zachorowań, ile osób zostało zaszczepionych, a ile nie. Jaką szczepionką zostali zaszczepieni, a jaką nie. Nic takiego w każdym razie na ich stronach internetowych nie ma. Czyli jest to zwykły humbug. To samo mniej więcej twierdzi pan Posobkiewicz 5 sierpnia 18 roku, czyli w tym roku, w wywiadzie dla PAP. Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami zakaźnymi jest samemu się zaszczepić. No jeżeli tak jest, to po co się karze dużymi mandatami osoby, które się nie chcą szczepić? Przecież na tej samej zasadzie, co jest udowodnione podobno, powinno się karać wszystkich, którzy palą papierosy. No bo przecież palą, jeszcze dodatkowo zaśmiecają atmosferę, a państwo na tym czerpie zysk. Czy podobna sytuacja jest ze szczepionkami? Czy ten zysk dla państwa ze sprzedaży przymusowej nie jest ważniejszy niż zdrowie dzieci? Pan Posobkiewicz był ostatnie 2 czy 3 lata głównym inspektorem sanitarnym i ani razu nie wystąpił z wnioskiem wprowadzenie kwarantanny na granicy wschodniej przed wpuszczaniem tych całych tabunów rozmaitego rodzaju obcokrajowców. No to jak to? Nam twierdzi, że trzeba się zabezpieczyć, bo oni mogą przynieść chorobę zakaźną, a jednocześnie nie wypełnił swojego podstawowego obowiązku, nie zapewnił Polski przed możliwością takiej epidemii przyniesionej z Azji. Przecież jego główny inspektor sanitarny wprowadził ustawę w 2008 roku o chorobach zakaźnych. Ustawa ta mówiła wyraźnie, że każdy przebywający na terenie Polski osobnik musi być szczepiony. Mamy prawie 2 miliony Ukraińców, głównie młodych ludzi, dobrze zbudowanych, po służbie wojskowej i nie są szczepieni. A kto by ich mógł zrobić szczepienia i jaki to byłby problem, jakby te 2 miliony ludzi zaprotestowało fizycznie? I w ten prosty sposób masa tych potencjalnie nosicieli bakterii, tych potencjalnie nosicieli bakterii żyje sobie swobodnie w naszym kraju i żadnej epidemii nie ma, a nas się straszy, że jest wielka epidemia i możemy zachorować. To samo jest zresztą z Wietnamczykami, podobno też ich jest kilkaset tysięcy, też nie szczepieni, też siedzą w Polsce wiele lat i jakoś nikt nie mówi, że występuje wśród nich jakakolwiek epidemia odry.
Tak samo teraz z Tajlandii przyjeżdżają ludzie, z Malezji i też nikt ich nie szczepi. No oczywiście pan Posobkiewicz także nie zgłosił się do najwyższego sądu niemieckiego z dowodami na to, że istnieje wirus odry. Natomiast cały czas w rozmaitego rodzaju pismach, pisemkach wygłasza absurdalne tezy, jaka to groźna jest odra i co to się może stać z ludźmi. Mamy dowód bezpośredni, że studia medyczne w tej Wojskowej Akademii były na tak niskim poziomie, że nawet nie umieli rozpoznać odry i nie wiedzieli, czym to się leczy, że teraz jeszcze wciąż straszą. Także pan Posobkiewicz nie zgłosił się po te 100 tysięcy dolarów nagrody, którą oferuje Amerykanie, to znaczy konkretnie senator Kennedy, żeby udowodnić, że szczepionki są pożyteczne i nieszkodliwe. Innymi słowy, poziom wiedzy jest na poziomie pięcioklasisty Bolka. Wyjaśnia sprawę cały czas wypowiedź oficjalna pana byłego ministra zdrowia Marka Balickiego, że 25% w Polsce osób wymaga leczenia psychiatrycznego. Bo pomimo zaszczepienia w ciągu ostatnich 100 lat tylko około 10% osób przeciwko ospie, ospa wymarła w sposób naturalny. Ostatnie zachorowanie na ospę mieliśmy chyba w Stanach Zjednoczonych w 1926 roku, a pomimo tego zysk firmy szczepionkarskie czerpały z szczepienia ludzi aż do 1978 roku. Wprowadzenie szczepień przeciwko ospie masowe, szczególnie w XX wieku, spowodowało wzrost liczby przypadków zachorowań na kiłę wśród dzieci, wszędzie. Nie notowano w tym czasie wzrostu zachorowań na kiłę wśród dorosłych. Raport Parlamentu Angielskiego z 25 lutego 1880 roku podaje, że po wprowadzeniu przymusu szczepień na kiłę u dzieci chorowało 1736 osób, w porównaniu z okresem przed szczepieniami, gdzie chorowało tylko 470 dzieci, czyli wzrost 400%. Przymus szczepień w Anglii zaowocował także wzrostem zachorowań ponad 400% na ropowicę, różę, zapalenie oskrzeli, pęcherzyce i inne choroby. Pomimo wydania 200 milionów funtów na prace sanitarne, nie udało się zahamować tego wzrostu. Dopiero zaniechanie szczepień spowodowało spadek zachorowalności. Cały czas się twierdzi, że niejaki Jenner wynalazł szczepionkę. Jest to oczywiście fałsz całkowity. Jenner nigdy nie wynalazł żadnej szczepionki. 100 lat wcześniej to zrobiono. Sprzedawał rozmaitego rodzaju mazidła w rodzaju końskiego nawozu na smarowanie szyi przy zachorowaniu na śnianki i tak dalej. Problem polega na tym, że do 1896 roku w ogóle nie wiedziano, co to jest wirus. Była to zupełnie hipotetyczna substancja, coś, co istnieje, ale nikt nie wiedział, jak to zdefiniować. Dopiero Robert Koch z Poznańskiego, stwierdził, że wirusem można nazwać jakąś tam żywą istotę, która po wyizolowaniu od chorego i rozmnożeniu na specjalnej pożywce i zaszczepieniu następnego zwierzęcia spowoduje te same objawy. Potem od tego drugiego zwierzęcia trzeba znowu wyizolować tą mikroba i rozmnożyć go, zaszczepić kolejne zwierzę i dopiero w ten czas możemy uznać, że to jest wirus. Do praktycznie 1950 lat mikroskop elektronowy w medycynie był nieznany, czyli nawet nie wiadomo było, jak to wygląda. Dopiero po 1950 latach, właściwie 60. 70. mikroskop elektronowy się tak rozpowszechnił, że dotarł do medycyny, do szpitali, klinik. Czyli tak naprawdę prawie 150 lat po tym, jak rzekomo wirus ospy był uznany. Od lat 70. zaprzestano wykonywać eksperymentu Kocha, czyli postulat Kocha, co nazywamy wirusem, zawisł. W tej chwili ocenia się, że wirusem nazywamy coś, co wykrywa się za pomocą jakichś tam testów. Badania
przeprowadzone w 1995 roku przez medycynę pracy w Polsce wykazały, że 75% tych testów jest fałszywie dodatnia. Czyli testy są po to, żeby zwiększyć sprzedaż leków. Do praktycznie lat 50. XX wieku nie znaliśmy składu chemicznego szczepionek. Podawano coś, co nazywano szczepionką, a praktycznie nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co to było. Dopiero obecnie, jak analizy chemiczne pozwoliły stwierdzić dokładnie skład płynu zawartego w ampułce, okazało się, że tam jest cała masa metali ciężkich, dodatkowo nanocząsteczki i tak dalej. O tym też się nic nie pisze w ulotkach reklamowych. Przypomnę, że nie było nic czego takiego jak hiszpańska grypa. Jest to wymysł Instytutu Rockefellera, żeby sprzedawać szczepionkę przeciwko grypie. W 1918-19 roku ludzie umierali po szczepieniach przeciwko temu tyfusowi produkcji koncernów amerykańskich. Wszędzie tam, gdzie przychodzili żołnierze amerykańscy, gdzie szczepiono ludzi, robiła się epidemia. Dokładnie możemy to prześledzić na Filipinach, gdzie po wylądowaniu wojsk amerykańskich i rozpoczęciu szczepień w pierwszym roku zmarło 56 tysięcy, a w drugim chyba 76 tysięcy ludzi. Medycyna nigdy przez swoje 2000 lat nie opierała się na przymusie. Przymus, czyli traktowanie wszystkich ludzi jak króliki doświadczalne, jest zaprzeczeniem medycyny. Mnie jeszcze uczyli starzy profesorowie, że to metodę trzeba dobrać do chorego, a nie chorego do metody. Wprowadzenie tak zwanych procedur, czyli obowiązkowych metod dla wszystkich, ma jeden tylko cel – wzrost sprzedaży określonego preparatu, określonego koncernu. I to udowodnione jest wielokrotnie w zyskach, jakie te firmy uzyskują po sprzedaży takiej czy innej szczepionki, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów, że to w ogóle działa. Wiemy, że naturalne przechorowanie przez dziecko ospy wiecznej, odry czy różyczki zabezpiecza przed rozwojami glejaka, raka piersi, rozmaitych dermatoz. To udowodniły badania naukowe renomowanych instytutów. To dlaczego zamiast zabezpieczyć się przed nowotworem, rakiem piersi, stosuje się coś, co nie tylko nie zabezpiecza, ale jeszcze uszkadza? Proszę pamiętać, że te towarzystwa, w cudzysłowie naukowe, generalnie są finansowane przez koncerny szczepionkarskie. Na przykład Amerykańska Akademia Pediatrii, którą tak często się przedstawia w polskiej prasie, za samą promocję szczepionki przeciwko pneumokokom otrzymała aż 342 tysiące dolarów od firmy White. Firma zarobiła 2 miliardy na tym. Na szczepionce, na promocji szczepionki przeciwko HPV dostała 443 tysiące dolarów od firmy Merck. Firma zarobiła 1,5 miliarda dolarów. Polskie Towarzystwo Pediatryczne ani Polskie Towarzystwo Wakcynologów nie publikuje na wszelki wypadek źródeł swojego finansowania. I na tym opiera się cała dezinformacja.